Witam Was tutaj, cześć, cześć, znowuż. I mam dla Was krótkie info, ponieważ ulica Górczewska zostanie otwarta już w najbliższą sobotę, około godziny 12. Natomiast szczegół, przy stacji Młynów jeszcze to nie nastąpi, bo ulicy słyną już większość, część takich wodnych i tak dalej została już zmieniona. Natomiast jeszcze takie chodniki w niektórych miejscach nie są dociągnięte, nie znamy dokładnej daty, ale tak na przełomie stycznia, lutego prawdopodobnie i tutaj zostanie otwarta ulica, co na pewno no dosyć poprawi tutaj przejazd, bo tutaj to była dosyć główna ulica, która tutaj łączyła tą część. Także tutaj jeszcze chwilę trzeba poczekać. Przechodząc dalej do kolejnego miejsca, ulica Górczewska od właśnie tutaj od Ciołka przez właśnie tutaj Księcia Janusza będzie podłączona z Górczewską, już będzie przejezdna dla wszystkich, nie tylko dla autobusów, dla samochodów również. Tak samo tutaj Jana Brachta będzie podłączona i Góralska do tego miejsca będzie dojazd. Natomiast tutaj później możecie zobaczyć, tam taki węzeł dziwny powstaje. Będzie wjazd do Wola Parku, będzie przejazd dla autobusów prosto i faktycznie nie będzie wedle tutaj temu i Warszawy przejazdu bezpośredniego, ale jeżeli ktoś naprawdę pragnie jeszcze przez najbliższy okres, będzie dało się przejechać Górczewską, ja tutaj pokażę, Górczewską tutaj wjeżdżając w Wola Park, przejeżdżając tutaj ładnie, pięknie przez cały Wola Park i tutaj na rondzie później wjeżdżając w Górczewską, ponieważ w tym miejscu jest zamknięty, jest tylko ruch autobusowy i tak samo w drugą stronę, wjeżdżając tędy, jadąc tędy i wyjeżdżając tędy, będzie się dało ominąć ewentualnie, jak ktoś będzie chciał koniecznie tędy przejechać, co jest dosyć dużym skrótem w niektórych wypadkach. Więc jakby coś, jest to możliwe. Jeżeli ktoś jeszcze chce złożyć swoje konsultacje do nowych autobusów na nowej otwartej Górczewskiej i ogólnie co do samego metra, jak tutaj będzie wszystko jeździć i działać, napiszcie w komentarzach. Ja tylko jeszcze wspomnę, że jak się zastanawiałem, jak tutaj właśnie autobusy od Księcia Janusza będą jeździć teraz, no to jest prosta sytuacja. Autobusy się będą zatrzymywać tutaj, będą zostawiać ludzi pod metrem, po czym będą jechać sobie pięknie Górczewską, zawracać tutaj na tym rondzie z aleją, która ma 1000 lecia, po czym będą zawracać i tutaj na tym całym odcinku będzie długi, długi parking, a właściwie przystanek postojowy dla autobusów, gdzie będą po prostu się zatrzymywać wszystkie autobusy typu 700, które będą jechać później do Babic i później stąd będą ruszać i podjeżdżać pod stację metra, gdzie będą zabierać ludzi. Tu będzie fizycznie też dało się wsiąść oczywiście, ale to jest trochę dalej od stacji. Więc jakby coś, tak to będzie rozwiązane, bo się zastanawiałem, gdzie oni tutaj zawrócą, a oni po prostu będą tutaj na rondku zawracać. Więc to byłoby na tyle. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę. No i do zobaczenia już wkrótce na Górczewskiej. Cześć!